serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego. Jest w słowach litanii przestrzeń głębokiej tajemnicy. Jest to najpierw tajemnica Ojca, tajemnica Ojcostwa. To ja uczyłem chodzić Efraima, a swe ramiona ich brałem. Byłem jak ten, który podnosi do swego policzka niemowlę i syna swego wezwałem z Egiptu. Jest to tajemnica obrazu Boga w człowieku, obrazu Ojca, serce Jezusa, sercu Ojca najpodobniejsze. Jest w słowach litanii tajemnica matki, macierzyństwa, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. To tajemnica nowotestamentalnego, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I starotestamentalnego, czy może niewiasta zapomnieć o swym dziecięciu, ta, która nosiła owoc swego łona, a gdyby nawet ona zapomniała, to ja nie zapomnę Ciebie. Tajemnica, którą kontemplując gdzieś głęboko w swoim sercu, psalmista odczytywał słowami psalmu 131. Jak małe dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu. Jest w słowach litanii tajemnica wieczności. Ojciec przedwieczny, me olam veat olam, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. Tajemnica Ojca bez początku i bez końca. Ale również tajemnica czasu, który ma swój początek. Nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Jest w słowach litanii tajemnica Syna, który pokarmem swoim uczynił wolę Ojca. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jest to wreszcie tajemnica dziecięctwa wszystkich tych, którzy powtarzając słowa tej litanii, rodzą się w wierze, stają się synami i córkami w Synu. Serce Jezusa, Synu Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.